Idziemy teraz niespodziankę oglądać. Wóź programu. Tomek. Gwóźdź programu ty. Dobrze, że nie kupiłeś skutera, ci powiem szczerze. A czemu? No bo masz jeszcze kasę. A teraz jest dla ciebie coś fajnego, co byśmy mogli razem śmigać. Razem na zloty Kubę zabierasz. Ale to jest niespodzianka jeszcze. Nabor nam nie chce powiedzieć, co to jest dokładnie. Wiem, że na szosę na pewno. No to jest ładna na szosę. Ale za drogi. No ale tak, no tego byś kupił. I byś ze mną jeździł, tak? Skuterami byśmy jeździli. Ale coś, żeby dalej pojechać? To dojedzie. To no spokojnie. To niby dojedzie, nie? Na tym radzieckim paliwie też. To poczekaj, to my nie... To niech Nabor sam wyjedzie teraz. Nie wiem, czy wyprowadzać ją, bo tam by trzeba odstawić wszystko. No to ja ci... No to chodź. Tomek, chodź. Odstawiamy. Tyle tam wyjdziemy, stąd nagramy, bo nie wiem, czy... Bo lepiej będzie nie wystawiać jej, bo ona się chciałem. Ojej! Ta-da! Jaka bryka na ciebie? Tomek, to jest dla ciebie. Po ile? Ja po ile? Po ile? Ile byś dał? No pierw pokaż ją. Dawaj ją. Wystawiaj. No nie wystawię jej teraz. Czemu? No gdzie? No tu wyjedziesz. Normalnie. No tu tyle mogę wyjechać. O ci patrz, wystawię. No ale jak nie odpalisz, to jak? No nie odpalę. A czemu? Nie odpalę, bo nie mam akumulatora. No jeden, to ja mam kable. Na, nie, bo nie mam. Napycha. Nie napycha, nie odpalić. Tomek, to jest dla ciebie. Kurde, ciężko będzie. Czekaj, Tomek. Tu trzeba. Poczekaj, ja trzymaj. Nie wziąłeś akumulatora. Majster. Nie mam właśnie żadnego. Zobacz, zielona strzała. Zobacz. Ty, no teraz widzę te kolorki. Czekaj, weźmy stolik tam do. O. Na komara idzie. Zielone klamki. Sprzęgło, zobacz jak delikatnie chodzi. Zobacz. Ona jest w oryginale, Nabor? Co w oryginale? Ona? No. Ale to jest Honda. No Honda, CBR 600. Tomek. To jest coś takiego jak ma Mikołaj. A tu manetki, patrz, nie widziałem ich. Barakuda. Jeździłeś to? Mhm. Ma, kupię to. Do ilu się kręci? Do końca. A, Tomek. Ty już w portfel zaglądasz? Musisz się przymierzyć. Ty, no jak już Tomek się przymierza, to już... To znaczy, że... Jechał. To coś znaczy. Ale pozycja lepsza niż lepsza, u mnie. No. Dłuższa jest trochę chyba, nie? Zobacz, tu Kuba z tyłu. No chodź, wyjedziemy na światło. Nie, no dawaj, dawaj. Jeszcze jedź. O, Nabor ci pomoże. A gdzie masz błotnik przedni? Mam wszystko ściągnięte i tylne owietki też mam ściągnięte. To do malowania dałeś? Nie, one są pomalowane, tylko polerkę trzeba zrobić. I trochę ją umyć by się przydało, bo jest zakurzona cała. Widać te kolorki teraz, nie? No. Tutaj fajnie widać. To przejście, nie? Ty, no w końcu Nabor, masz fajny sprzęt, ci powiem. Nie odpalimy, byśmy się może przejechali nawet. No właśnie ja liczyłem na to. No też, nie masz aku wcale? Nie mam nic. Kabli nie masz? Nie. Na prostowniku próbowałem kiedyś patrzeć. Czekaj, klepkę ci dam. Na prostowniku próbowałem ją. Ale nie, nie ma tyle mocy. No za wysoko, wysoko. Dobra, nie, no nie przywróci się. Chyba nie. Albo i się przewróci. No, czekaj, żeby trzeba coś cieńszego. Trochę obkurzona, ale zobacz, jak się odkurzy, to od razu widać kolorki. Tu pusty zbiornik. No, u Nabora ma zawsze puste zbiorniki, bo on lata ostro. Nie ma lipy. Ładne malowanie. Ładne jest, nie?
nabor, to pytanie do ciebie, ile chcesz za nią? Piątkę. No, pięć koła. Mówiłem 500. Nie no, pięć koła i możecie ją zabierać. Już na naszych blachach. No bo od was kupiona. Ty no patrz. Ładno. Prosto jedzie? Prosto. Nie ma żadnego problemu z nią. No my wracaliśmy, nie wiem, z Dino Wrocławia od was. Ustań Tomek tam też, koło nabora, ustańcie. Ładno. Piękna. No. Nabór znowu. Sprzęta nam, kusi sprzętami, ten to kusi sprzętami. Cały tylko czas. Tylko u mnie takie rzeczy. Tylko u nabora. Warto było Tomek przyjechać? Tylko, że nie macie czym zabrać. No nie mamy. No nie macie czym zabrać. Na palecie wam. Na holu. A masz lesiana? Co? Bankomat bliźni. Ha. Ale nie, no byśmy musieli ją odpalić. No. No bo jest tego to ani rusz. I przejechać się. Opona ta z przodu, no to słaba jest. Wiesz, to do wymiany by była, a tył? Nie? Chociaż tył, jaka tył to jest w ogóle tragedia. Łe, no to no już... i tył do wymiany, nie? No to 1200 Tomek za opony, nie? To już mi się podoba taki handlarz, to już 1200 w dół, nie? Czy 800? Nie, no, nie. Przyznał się. Ja 4500 za nią dałem, jeszcze ile? Lakierka, wszystko. No. Teraz te gaźniki. Ale jeszcze opony wymienisz, to 5 będzie dobrze. Opony mogę wymienić, mam za stówkę do kupienia fajną. O, i przód też. Przód też ogarniemy. Przód nie jest wcale tragicznie. No to 5 koła to nie jest dużo. Który to jest rok? 98. No, to jest o rok starsza tylko od mojej. Kierunkowskazy tutaj widzę, poprzerabiałeś. Tak. Działa to? Widać to? Działa. Nie jest widoczne dosyć, tak się wydaje, ale jest dosyć widoczne, no. Chłodnica trochę do umycia. Tak. Nie, ale ogólnie nie ma żadnych problemów ten. Tylko trzeba to zrobić tarcze. I skrobnika. Proste. Napęd. No jeszcze trochę polata, ale do wymiany. Do wymiany, no też za niedługo by się przydało. No. Czyli napęd 500, 600 gdzieś. 1200 opony, to już ile jest w dół? 2,5 klocka. Czyli 2,5. Świeży olej, regulator na pędzie też wymieniany. No właśnie, bo w Hondach siadają. A poczekaj, trzymaj, zobaczę za wierzchy. Trzymaj. Ale ty, manetka wylata, ty. No nie, bo ona jest odkręcona. Ojej. Ona jest odkręcona, bo ona była wieszczą. O kurde, zawiasy też. Co? Do roboty. Co z nimi? No nie, no. Nie działają. Jak nie działają? No słabo. Nie, no coś tam odpycha. Słabo. Za słabo. Naściga za słabo. Nabić nie, no Bartas, mówię ci naprawdę. No za słabe? Tak. To nie. Co mi się wydaje, że gicą. Nie. No, za wolno, no po prostu wiesz, to idzie w dół, ale nie odbija. Za wolno, nie, zobacz. Nie, nie, nie. W ogóle mały zakres mają. Mhm. A tu... To wiem akurat, ale no. Wydaje mi się, że dobrze. No nie, no nie dobrze jest. Nie... Nagram filmik i ci wyślę, jak u mnie jest. Dobra. To niedobrze, jak na przodzie. Niedobrze. No by trzeba było... Wiesz, może kwestia tego, że nie jest jeżdżona, nie? Też może, ona się zastały może trochę. No może. No to nie wiadomo, ale nabić je tylko, mi się wydaje i... No. Ładna jest. Ale nie pocą się, nie? Nie no, bo już wyleciał. Uch, wyleciał. Nie no, słuchaj. Olej, uszczelniacze chyba sprawne. Tak ładnie wygląda. Fajne. Cicho, wygląda. Teraz musimy się namówić. Piątka to jest za dużo, nie? Nabor przypłacił za tą fajerkę. Tym bardziej, że tam jest dosyć sporo, dużo do zrobienia. Nie wiem, jak się Tomek na to zapatruje, ale na pewno będzie mnie słuchał i nie kupi tego tak od razu. Na pewno akumulator musi tam wejść, nowy, opona przód, tył, amortyzator przód jest słaby, zaraz sprawdzę jeszcze tylny, napęd do wymiany, no jest sporo tego tam do zrobienia, tak. Nie można tego kupić tak, od razu. Idę go tam urabiać jeszcze na bora. Takie senie. Na bora, tak szczerze.
Ale tak powiedz szczerze. Szczerze. Za ile go oddasz? Za piątkę minimum. Ale jak wszystko zrobisz? No, jak wszystko zrobisz, no zobaczymy. No ja jeszcze ci sprawdzę amortylny. Jak lepiej. Tomek, weź poskacz na tyle. Czekaj, ja sam zobaczę. No siedź. Tył dobry. Tył dobry. A tył ma regulację, duży zakres regulacji. Ta. Tył jest okej. Okay. No i paliwa nie ma, nie? To jest taki minus, taki mały. To tam jest mało ważne. Paliwo, żeby ten, no. Część wymienna. Ale ktoś fajnie tutaj porobił, nie? Te klamki, kurde, no. Sprzęgło fajnie, delikatnie miękko chodzi, miękko bardzo. A to jest linka, nie? Linka. No. U mnie też ładnie chodzi. Ale jest też linka, nie? No. No lepiej się siedzi niż ten. No lepiej, no. Bo tak bardziej taką masz pozycję taką wygodną. Na tym Fireblade tak chyba złożony trochę trzeba się złożyć. Tak, nie? Tam się leży, nie? No i inaczej noga jest tam ułożona, nie? Bo tak... Tak, bardziej do tyłu noga jest. No, bardziej do tyłu, no. Bo ja wtedy szukałem podnóżka, nie? No. No wiesz, to trzeba się przejechać biegi, sprawdzić jak to chodzi, jak to ten, czy silnik nie przerywa, czy nie pycha, czy gaźniki, czy tam dobrze, tam sam regulowałeś, czy nie, dałeś do regulacji? A po odbiorze od mechanika to jeździłeś, czy nie? Nie, jeszcze nie, bo czekam na ten, to z tym iskrownikiem, nie? Bo ona jak się nagrzeje, to nie ma ładowania, nie? Aha, rozumiem. No to też jest do zrobienia. No słuchaj. No taka drobiazgu para jest do porobienia, nie? No. Także Tomek, zastanawiaj się, 5 koła, przyjedziemy, nie wiem, za ile mamy przyjechać? Nie jestem w stanie określić, na kiedy bym miał gotową ją, nie? Kurde, wiesz co, powiem ci nabór. Od ciebie sprzęty, to sama przyjemność normalnie kupowania. Tomek jeszcze nic nie kupił, to on nie wie. On nie? Jeszcze nie wie, co to jest. Ale nie, no kupiliśmy, no jeździł tym skuterem. Ty a, jeździłeś, z Umiko jeździłeś. No, tak, no. No i co, zły sprzęt był? Nie, dobry. Nie. A co się z nim stało? BMW w niego wjechała. Tak, ale to przypadkiem. Przypadkiem. Bo mi się gaw hamulcem pomylił. Nie, bo żeś siedzenie wyrwał. No. I się wnerwiłem i BMW go skasowała. No co zrobić? No co zrobić, nie poradzisz, nie? No. Ładna jest, kurde. Co, Tomek? Widzę, że cię korci, nie? I słuchaj, sobie weźmiesz i teraz tak, to jest 600, nie? Zmniejszysz moc i na B możesz jeździć. Na ile KW trzeba? Do 15 chyba. Do 15 KW. Z tego co wiem, nie no, wiem. No stówką polecisz, nie? Bez problemu. Kurde, nie wiem, czy później ten silnik się nie zamuli, nie? Czy później by dało radę później tą samą moc wyciągnąć z tego? No ale Tomek nie ma zamiaru w ogóle prawa jazdy robić. Nie? Nie. No i idź bez, ja też bez. A co to? Lepsza zabawa jest. Honda lepsza jak wygląda. No, Honda lepsza jak wygląda. Powiem ci, 600-ki ładniej wyglądają niż te nowsze fajerki, alarm wiesz? Jest na baterię. Alarm masz tu jeszcze. To jedno działa chociaż w nim. Nie no, hamulce działają, sprzęgło działa, wszystko działa. Tylko mówię, trzeba uruchomić, trzeba ten nabór musi to porobić. Ładnie. To co, to spadamy. Dzięki nabór. Zaliczkę jakąś wpłacasz? Na razie nie, musi być odpalona. Aha, dobra. Wtedy będziemy gadać. A na skuter zostawiasz zaliczkę? Nie chciał, kurde, skuter mi się spodobał, a nie chce, nie? Nie, no chce, tylko musi go zrobić. Ale ja mówię. Wykładam, woduję i zostawiam. No to co, za 200 nie chcesz go wodować? Nie wodujemy. To jeszcze, wiesz, to jeszcze porządny obywatel tym pojeździ. No pewnie. Bo on nie ma zajawki. To nara. To nie ma zajawki hard enduro. Nara hard enduro nie ma. Ma, nabór ma. No to już by... No. I naklejka serwisowa, czyli to z taką naklejką kupisz. To wiesz, że to jest pewny sprzęt, że to nie ma lipy. To nie ma lipy. Jeżeli jak tak jest, jak taka naklejka jest, Tomek, jak naucz się kupować. Jak jest taka naklejka, to ty już nic nie sprawdzasz. No. Po prostu bierzesz. Nieważne, ile bierzesz po prostu. I się cieszysz jazdą. Dożywotnia gwarancja u nabora jest. Oczywiście, że tak. No pewnie. Dopóki, tam, to... No.
Halo, halo. Chcesz, to ci pomaluję, chcesz, to zrobi, wszystko ci porobi. No, porobi ci ale wszystko. Ale jak ameliniowe, to nie pomaluje. Nie, nie, ale ma, swoje to nie... ale ma swoje sposoby. I tak jedzie 600. Pomału, pomału. Pomału, a do przodu. Modele. No, jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Czy Tomek kupi jakiś sprzęt od Nabora w ogóle. Ja bym był za tym, żeby wziął ścigacza. Super. Ty, słuchaj, zrobisz, zanim sprzedasz, to musimy polatać tym. No oczywiście, że tak. Przyjadę do ciebie. Ale Fireblade'em, nie? No Fireblade'em przyjadę. Tylko wiesz, spotkamy się w Bydgoszczy gdzieś i śmigamy. No oczywiście. Na winkle. A ja? No pewnie. No i to zrób szybko, bo to wiesz, lada moment zloty, to tamto już... No tak. Już zloty, już połowę mamy za sobą, nie? Już się zaczęło wszystko. No, no. A z naborem to jest bajka śmigać, nie? A ty na kole nabor dajesz? Na koło? No pewnie, że tak. No pewnie. I to idzie na koło? A czemu miał nie no iść? Właśnie. Taka maszyna? No taka maszyna. Ile taka to koni ma? 120 niecałe. A moja 138. O. To się, to zrobimy odcinek wyścigi. 600-ka, 900-ka. A nie masz szans. Nie mam szans. No to się wszystko okaże w filmikach w przyszłości. Wszystko z czasem. Tak. Elegancko.